Siemaneczko, z tej strony Urbanie Team. Dzisiaj taką oto akcję, czyścimy presę. Jest ze mną Piotrek. Witam. Przywita się ładny Paweł. I tu mamy mistrza nad mistrzami. Cześć Janek. Janusz, zwany Pospolitym. O, patrzcie jak chłopaki czyszczą tu, kurwa. A tam powiedzą, tam ominąłeś trochę Janek, tam polnisz. Ładnie muszę wyczyścić, zaś z Piotkiem umyjemy. Zaś potem, kurwa, to dzisiaj wyśnie włączyło, nie? Dobra, mi Paweł siedzi na... Nic nie robią, tylko stoją i patrzą. I nagrywają jeszcze. Dobra. Z wami, kurwa, róbcie. Patrzcie jęczmień, który Paweł zasiał. Patrzcie, jaki umorusany. Umorusany, kurwa, cały. Robi chłopak. Co tam jeszcze ciekawego? Paweł, jak to powiesz? Bo na nam pieniędzy nie ma, tak jest. Piotruś? Tak, na wiony. Janek, ile wypijesz? Dobra! Czekaj, stój, ten! Wiem. Co odłączyć? Teraz patrzcie. Od ciepi pojedzie. Uwaga! Ten zaro. Wszystko już będzie się? A jakby otworzył jeszcze raz? Otwórz jeszcze raz może. Czekaj. Stój. Stój! Nic nie rób! Janek, wygarnij z tamtej strony. Gdzie są te widły? Nie wiem. Ciepi, gdzie masz widły? Ciepi! Ciepi! Gdzie są widły? No zaraz go przebijemy. Może Janek na ręce. Ej, tu widzisz? Patrz, tu jeszcze wygarnie, oto. A Janek, weź tu jeszcze powyciągę trochę. Nie, bo tu jest ten wałek, nie? O, czas uciekać z tego Urbania. Oj, przepraszam. Janek, opowiedz jakiś kawał. Jak pies spawał gówno, gówno się nie dało i psa pospawało. Dobra. Zamykaj i jedź! Zamykaj, jedź jeszcze łapę. Janek, usuń się. Zamykaj. Jedź! Janek weźmie widły, a my jedziemy rowerkami. To ja ty w laczkach przyszedłeś presę czyścić? Jak? No musi być gorąco. Nóżkę podnieś. Uwaga, czekaj, bo ja nie jadę, jak on będzie cofał. Cześć Janek! Mówisz, że on nie umie jeździć? Dobra, będę łożał! Idziemy, wstawimy ładowarkę. Paweł tam śpi, Piotrek gdzieś jedzie. Zaraz też pojedziemy.
Gdzie ty jedziesz? Witamy was po krótkiej przerwie, kłótnia na reklamy. Była kłótnia, Piotrek pojechał. Paweł znowu zgubił klucz od warsztatu. Zaraz. Nie. Ja wtedy nie zgubiłem. A gdzie one były wtedy? Ej, gdzie one były wtedy? Aha, gdzieś w pralni, nie? Chciałem wam pokazać zwierkę umytą. Umyta. Nie? Co? Jeszcze raz? Nam się chciało. Nie myl pojęć. Bo w łeb. Jaja są, będą, muszą być. A Piotrek już coś kombinuje. Olej leci. Tam, z drugiej strony. No dobra, chcę pokazać, jak to leci. Tu wszystko obrzygane. Przyjechał Charlie i się będzie popisywał. No. A nie, ładnie jest umyta, podoba mi się. Podoba mnie się. Oczywiście tu nie myta, żeby komputer nie zalany był. Spróbuj ten wąż wyciągnąć, może to będzie dużo. Dobrze, ale Pawełku nie klnij. Weź ją tak, po prostu i pociągnij, puść i ten, wrzucaj, nie? I teraz ją wrzuć. No to czekaj, zostawimy go jeszcze trochę. Chodź, idziemy zobaczyć ten rzepak. Która to była? Weszła? Co? No ja puściłem. To nie jest to. A tu jest ta, bo Polska już tak byś wcisnął. No, widzę. Wcisnął? Nie, to jest ta. To jest ta. A by tu wcisnął, ten Boże, czy... No, a ten nie idzie? No, widzę, że ta jest inna. Wszystkie są inne. Nie, tak. Wtedy są takie same. I z tej do góry strzada stanie. Ty tak się tam nie trzyma, nie? Bawić chcę od rana do nocy. Piotrek, przez ciebie piosenka mi weszła do głowy. Patrzcie, obraził się. Nie. Zostawcie suba. I łapkę w górę. Schowaj tego kershera. Czemu? A ty masz brudne ręce, idzie umyj. Gdzie? Dobra, to zrobię zgodnie.
była dziwna, znam, wiesz. Tu. Nie chodzi, no. Coś z tego może będzie. Ale nie ten, tu chodzi. To nie była przygryta dobrze, nie? Sucho jest strasznie. Widzimy. Wy widzicie? Wy nie widzicie. Tu gdzieś była, tu gdzieś jest rządek też. Ej, to może by trochę przyjechać z ladzią porządnie. Wodą, wiesz? Chciałbym ją opryskać też. Słoma. Bagno, pole, Honda. Tam Paweł. Co, coś wyszło? No wiem, widziałem. A tu jest dużo chwastów i nie ten. Także witajcie po krótkiej przerwie. Tam jest Piotrek. Ale rozładowała nam się kamera. Chcieliśmy naładować, wyczyścić kartę przegrywką tego vloga. Tą część vloga. Macie rzepak. Ładnie. Paweł, jak oceniasz? 7 na 10. Gdyby miał deszcz, to by cię już schnie cały. Tu jest Piotrek. No. Idziemy dalej. Pokażę wam rodzinę stroną z tym motorem. Nie, chyba nie bardzo było słychać. Czy jak sprawdzałem dźwięk był dobry? Patrzcie, kilka dni a jęczmia, jak już jest żółty się robi. Brak wody, wszystko robi swoje. No tu to tam wiesz. Taka wsiewka, żeby po prostu coś rosło, nie? Idziemy sobie pola rekreacyjnie obejść. No. Ciężko strawne pola cebuła. Trzeba ją trochę schodzić. To chcesz. No to nie wiem, co ty jeszcze robisz. Bo właśnie chyba na pojęcia jakieś wszystkie. Pod słońce wszystko zamiast ze słońcem. Widzicie go jak idzie. Klapki ubrał w ten piasek. Kurwa, znowu ziemi do domu naniesie. Pralka się zatrzymie, zatrzaska, tylko prąd w domu wykurwi wszędzie. Nic nie będzie tam. Paweł będzie z latarką chodził na głowie, tak jak teraz z GoPro. Będziemy tutaj jeszcze zobaczyć w ten rzepak, ten co schnie. Co tam się robi. Ej, to możemy ściąć gdzieś do jakiejś krowy, coś. Chociaż krów nie mamy na gospodarstwie. Wszystko się łamie, nie? Schnie. A zobacz ten żółty tu. Puste skrzynki, widzisz? Ej, robaki są wszędzie. Puste. Tu jeszcze może coś wyrytuje się tutaj na otwieranie byśmy się popryskali, nie? Lecie to. No tam włóka jeszcze leży, widzę. Nie sprząt. Co? No wiem, widziałem właśnie. Mam dwa telefony, nie wiem do kogo napisali, do mnie. Cześć, cześć. Miesiąc i dwa tygodnie. Dobry półtora miesiąca, dobre, nie? Półtora słomy, no mokro, no. Przywieziono tu, gdzie wszystko leży. Trzeba tu narzędzia ogarnąć. Wszystko tu podgarniać. Wódką pojeździć z rybaczem. No ale spełnia swoją rolę. Lepiej. Tu mamy lepszy jęczmień z tej strony, nie? Bo był wcześniej siany. Tu od rzepa. Tu był wcześniej, nie? To było pierwsze. No ale ten był równo z tymi, nie? Ten tu. Bo ten już ma kłosy prawie, a ten nic. Ten był pierwszego maja. Tam się to. Też żółciutkie już się robi. Nic, no woda, woda, ratunku, woda. Nic więcej nie pozostaje, tylko się modli o wodę.
W sumie przejdziemy na to kurde przezwięźmy i idziemy dookoła. Wszystko schnie od dołu. Stań tu, bo słońce. Przed nas Charlie. Gdzie byłeś, jak cię nie było? Jeszcze dwa tygodnie ma na deszcz, ale już to już tak nie tak. To gdzie zobaczcie, ujeżdżona dróżka, wyjeżdżona. Praktycznie nic nie ma. Zostałem pojedyncze. Pojedyncze. Widzieliście ten kamieniak? Pochłonęło go! Pochłonęło go! Możecie wierzyć albo nie, ale jak to się ruszy. Bo tu już ktoś przejechał. No jakby wszystkim. Dobrze, że was jeszcze nie ma. Studnia? Woda ścienna czy nie? Jest z niej woda? Serio? A leci woda nawet. Uważaj, żeby wpadniesz. Leci woda nawet. Jest woda. Woda, nie? No kurde no. To nie jest głupi pomysł brać do podlewania ogródka stąd wodę, nie? Co? No a czemu nie? Jak zrobić? No, wiodro z wątrochem, albo z mocną liną. Ej, tu ktoś z psem chyba chodził, nie? Po tej drodze. No. Ten tu ma lepsze kłosy, nie? Ale ja nienawidzę jęczmienia za te jego kły. To się tak czepia do ubrań. Tak gryzie, już czuję to jak mnie gryzie. Chociaż pewnie nie będę dmuchał jęczmienia, bo to nie moje zadanie. Nie mówię. Chociaż nie będę dmuchał. Bo tu jest górę, górka Dowek, nie górka Dowek. Tu widać taki, o tu jest odcięcie, nie tu chyba był przytrzany. No, a tak to... 12. 12. No tu już usycha wszystko. No także jesteśmy już przy kukurydze. No. Jest kukurydza tak wiecie, z nudów zasiana tak szczerze, nie? Nie mieliśmy co zrobić ze sobą. Chodziło nam się. No. Słońce świeci. Grzeje jak nie powiem co gdzie. Słony trochę było, Paweł wyciągnął suchą. Widzicie, dotąd był stuk. No to ładnie Paweł wyciągnąłeś, ładnie. Zaraz wejdziemy na górę, wam pokażemy jak to wszystko z góry wygląda. Najpierw idziemy na kukurydzę. Paweł by to musi zrobić. Piotrek w tych klapkach tam. Jakie? Nie, co ty, nie, co ty. Nie wyślę cię. To nie Paweł odbierze, nie Paweł? Ja prowadzę do kubówka. Z powrotem. No, może ci dam z powrotem pokierować. No przecież wie. Ej, widać tą kukurydzę, jak nie? No, Paweł mówi, że... No na wozu, ale to jest za mało na wóz jeszcze. I ten, trzeba to wypryskać. Żeby czyste było. Trochę wyszło no. Co no, gdzieś jest odtąd. Ej, tu aż jest ona. Dotąd jest, ale trzeba ją opryskać. No przecież to jest tu. Nie ręda, bo ją wypalić. Wypalić ją całą będę tam. Odżywki i nawozu. Kurde, ale ładna jest. Ej, no depta się Paweł. Zdepnęła się. No, wejdziemy. O dawaj, wdrapuj się na górę. Nagramy Piotrka jak wchodzi na górę. Teraz patrzcie. Fajne ujęcie będzie do vloga na początek. Up, o! Paweł, teraz ty.
daj mi kamerę, potrzebuję kamerę, żeby nie wchodzić tam. Nie, bez kamery, ci podam kamerę. Ci podam kamerę, bo zaraz coś rozwali. Ja na końcu. No nie schodź, po co schodzisz? No. Teraz Paweł. Nie będę nią rzucał, nie? Wyłącz to, jak kręcę vloga. Ej. Wiecie, ja najsprawniejszy z całej trójki. Jak widać, jedną ręką. Tu mamy jeszcze trochę obornika tego, co nieładnie pachnie, słoma. Może coś będzie widać, ale wątpię w to. To bardzo mocno. Wszystkie hektary. Tam droga idzie. Tam już mamy inną wioskę, szkołę ogólnie. No i co? Ile tu jest Paweł Balotów? To jest dwu czy trzyroczna słoma nawet. No jaka roczna? Tak? Wszystko? Jak? No co ty mnie bujesz teraz? No bujesz mnie teraz. No ten, tym kajsem. I to jest wszystko, a tam pod wiatą co jest? A tam pod wiatą co jest? Też jest słoma? W Krustowie? No. A do czego mam to słowo tyle? To jak chcesz to policzę. No chory. A ile jest w jednej tej? Ile jest w jednej tej? A tam znowu dochodzi trochę. Tu nie, no ale dosyć długie jest. No i tu leży od pieruna, nie? To jest to wszystko mokre, a? I co z nią zrobisz? No ale już. No, a to jechał. To do kurników też jeździło, nie? Stąd. Stamtąd zostało z podwiatej żyw. Dobra no, pomału będziemy kończyć tego vloga. Złączymy go z tamtym. Czekaj, teraz... Nie wiem. Dobra, kończymy tego vloga. No i co? Na końcu bardzo mnie prosił koledzy z mojej pracy, żeby ich pozdrowić. Pozdrawiam Szymona, Kacpra i Stasia. Zobaczymy, czy chłopaki wytrwali się do końca. No i co? Pozdrawiamy wszystkich widzów. Piotrek, chodź, może wymyślimy coś, żeby na końcówkę, kto wytrwał do końca, ich napisze w komentarzu. Ale jakieś słowo, tak żeby wiedzieli. Co napiszemy? Ej, no dalej, co wymyślamy, jakieś słowo, żeby napisali w komentarzu, że ci, którzy wytrzymali do końca. Chodź do ciebie. Ej, no dalej, Piotrek, wymyśl. Piotrek. O! O! Hashtag Piotrek na balotach. To napiszcie w komentarzu, kto wytrwał do końca. Zobaczymy, ilu widzów wytrwało do końca tego vloga. Obejrzeli go całego. Pozdrawiam i cześć. Na razie.